Nagrywasz. Czat. Cześć kochani, dzisiaj słuchajcie kolejny tydzień. Ja tak na szybko, dlatego że właśnie idę na matematykę, bo dzisiaj mam korki na 11. Dzisiaj jest oczywiście wtorek, nagrywam po świętach już. Jestem trochę czerwona, bo śpieszę się. Mam nadzieję, że zdążę, bo jeszcze mam jakieś 4 minutki. Słuchajcie, więc teraz idę na matmę, a później jadę do mojej siostry na paznokcie. Będę jeszcze miała na maturę, na 18 mojej przyjaciółki, także później pomożecie mi je dobrać, bo tak naprawdę w ogóle nie wiem, za co się brać, nie wiem, co ja chcę. Jestem bardzo niezdecydowana. Słuchajcie kochani, wróciłam do domu po paznokciach i wzięłam się za polski. Jutro mam ostatnią poprawę. Tak jak widzicie, jest to inny świat i robię sobie notatki, bo mam kartkówkę. Siedzę tutaj sobie też z Kasią. Kasia rysuje mnie z albumu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak Kasiula? No. A ja się uczę, więc trzymajcie za mnie kciuki. Dzisiaj, słuchajcie, jest moja ostatnia środa w szkole, aż nie mogę sobie tego pojąć. Sorry, że tak trzęsę, ale jest deszcz, brzydka pogoda, jest chłodno i tak idę. Jaż mi ciężko to pojąć, serio. Idę ostatni raz do szkoły w środę. No, jeszcze dzisiaj siedzę do 16. Ale nie było tak źle, bo idę na 9, więc jakaś rekompensata. We're going home. Ostatni raz w szkolnej łazience w szkole. Hi, Miesiaczu. Słychać, aczkolwiek słuchajcie, jestem po matmie, byłam na 12, byłam w M1, kupowałam, znaczy w tej M1, takiej galerii, kupowałam alkohol i jeszcze różne inne dodatki dla oliwki do prezentu, które zobaczycie w tym vlogu i całą imprezę także. I teraz jakby nie miałam, nie było tam w ogóle kleju do rzęs i rejestrą, więc teraz jadę do galerii po te rzeczy, bo wróciłam się do domu i zjadłam obiad i mam nadzieję, że tam będą. Po długich poszukiwaniach znalazłam rajstopy w ogóle w innej galerii niż do tej, do której pojechałam. Klej do rzęs kupiłam, też inny niż miałam. W ogóle dziś jest jakiś dziwny dzień, jest takie ciśnienie, że mi tak głowa boli. Ale teraz słuchajcie, lecę do domu. Muszę się jeszcze dzisiaj trochę pouczyć na maturę, bo wypadałoby. Okej, kochani, słuchajcie, jest godzina 19:25, piątek. Zaczynamy się brać za prezent dla Oliwki. Napiję się soczku grejpfrutowego. Więc
przedstawię wam moją koncepcję. Tutaj mamy torbę prezentową. A w niej na razie są same słodycze, które wam tutaj pokażę, dlatego że Oliwka, jeżeli to oglądasz, to już jesteśmy po twojej 18. Podejrzewam, że już jest poniedziałek albo wtorek. I dostałaś już te prezenty. Mam nadzieję, że ci się wszystko podoba. Ale tak. A więc. Mamy tutaj Milkę Oreo. To jest chyba najlepsza czekolada, jaka istnieje. Coś kwaskowego, żeby nie było tylko słodkie. I tutaj to są, słuchajcie, takie te czerwone wybrałam. I to nie są takie te typowe, tylko takie te rurki. Ale ja też bardzo je lubię. Mam nadzieję, że Oliwka też je polubi. Tutaj mamy te gumy Małan. One są przepyszne po prostu. Kupiłam jej Lubisia, bo dla mnie zawsze będzie takim słodkim bobasem. Kupiłam jej także, tutaj mamy batonik Jerzyk. Słyszałam, że są bardzo dobrze, także Oliwka przetestujesz. Może do owsianki dodasz. I kupiłam batona Oreo. To jest 100% pyszne. Jako mówię, że to jest mój słodki bobas dalej, to kupiłam też Oliwce malowankę. I kredki świecowe, żeby zawsze czuła się, jednak będąc dorosła, żeby zawsze czuła się jak dziecko. Bo dziecko trzeba zawsze w sobie mieć. A więc po prostu jeszcze raz to, słuchajcie, zapakuję. I słuchajcie, ostatnio właśnie z Kubą chodziliśmy za prezentem i weszliśmy do takiego fajnego sklepu u nas w Radomiu i znaleźliśmy taką piękną kartę z okazji 18 urodzin, jest piękny tortik. Powiem wam, że wszystko kupowałam w sumie Oliwce w srebrze, ale ta karta była tak piękna, że musiałam zrobić wyjątek, więc będzie wszystko w srebrze i w złocie. I patrzcie, patrzcie to. To jest takie super wyjmowany tortik. Tu już są życzenia od Kuby, bo Kuba już się podpisał. Ja jeszcze tego nie zrobiłam, ale zaraz to zrobię i tutaj włożę taki liścik dłuższy ode mnie. Więc karta wygląda tak. Bardzo mi się osobiście podoba i super ją można sobie, wiecie, w ten sposób położyć, nie? Ja, Kasiula, też chciała zrobić prezent dla Oliwki i tutaj też jej zapakowała w kopercie. Słuchajcie, ja to oczywiście wszystko przekażę. Tutaj są życzenia napisane ode mnie, od Kasi i od Kuby w ogóle, słuchajcie. I jest narysowany cały tutaj obrazek. To jest Oliwka, Magda, Kuba, Kasia i cały torcik dla Oliwki. Kasia uwielbia Oliwkę i chciała dla niej zrobić piękny rysunek. Taki prezencik od niej, więc jest. Kolejną rzeczą, którą robię, to słuchajcie, to będzie dosyć specyficzne, ale musiałam coś takiego symbolicznego. Kupiłam M&M's. To są peanuts, to są chocolate. So yeah. I te M&M'sy przesypię do takiej seteczki po spirytusie. I będzie to seteczka szczęścia i Oliwka będzie mogła sobie jeść te M&M'sy. Do prezentu także kupiliśmy dla Oliwki książkę o kwiatkach i wariatkach. I słuchajcie, to może będzie dziwne, ale ja przeczytałam po prostu, o co chodzi w tej książce i od razu wiedziałam, że ją wezmę. Słuchajcie początku. Róża, Zosia, Renata i Magda to przyjaciółki. I ja już wiedziałam, że dobra, Oliwka, masz tą książkę na 100%. Niezawodnie wspierają się na życiowych zakrętach i doskonale rozumieją. Co zrobią, gdy jednej z nich zawali się świat? Jak można wyleczyć zranioną duszę? Wśród zapierających dech alpejskich krajobrazów przyjaciółki dowiedzą się czegoś nowego o ludzkiej naturze, odnajdą poszukiwane emocje, odkryją niezwykłe tajemnice i poznają rozkosze smaków lokalnej kuchni. I normalnie to są te przepisy, także Oliwka, przeczytasz tą książkę, prawda? Tutaj zaraz jeszcze napiszę dedykację dla Oliwki. Teraz zabieram się za pisanie listu, tylko muszę znaleźć jakiś ładny papier na to. Napisałam list już dla Oliwki, tutaj nie będę pokazywała z bliska. Odpaliłam tutaj takie rogi, żeby wyglądały na starsze, lubię tak robić. I teraz właśnie złożę go w taki rulonik i wsadzę tutaj.
Hej kochana, tutaj twoi ulubieni TikTokerzy. Więc z okazji twoich 18 urodzin ci życzyć wszystkiego, co najpiękniejsze, żebyś rosła duża i zdrowa, żebyś spełniała wszystkie swoje marzenia, żebyś sławną piosenkarką i żebym mogła kiedyś dostać VIP bilet na twój koncert. Byś zawsze była szczęśliwa i radosna i żebyś miała takich prawdziwych ludzi wokół siebie jak ja. I oczywiście kurwa, ja. Ale my się długo nie znamy, więc... Dobra, znaleźć życzenia. Ale generalnie powiem ci tak, życzę ci dużo pieniędzy i jeszcze raz dużo pieniędzy, ale przede wszystkim dużo szczęścia, bo tylko to się w życiu liczy. I co, nie pamiętaj, nie przyjmuj się głupimi ocenami i innymi cyferkami. No, ważne, żebyś fajnego kogoś znalazła i to jest najważniejsze. Jo. No i spełnienie marzeń oczywiście. Dzisiaj jest sobota. Słuchajcie, jest jakoś 8:30. Ja właśnie już jestem na dworku, już dzielnie się szykuję na 18 w sumie od rana. I powiem wam, że wczoraj sobie wszystkim jakoś ogarnęłam mniej więcej jeszcze teraz rana, jak wstałam, to naszykowałam sobie wszystkie rzeczy, które muszę wziąć do Oliwki na nocowanie i naszykowałam sobie ubranka. Więc później jak przyjdę z Kubą do domu jakoś po 14, to tylko będę musiała się umalować. Pierwszy raz sobie będę doklejała sama rzęsy, co jest dla mnie sporym wyzwaniem, nie powiem, że nie. No i jakoś się tak mniej więcej ogarnąć coś z włosami, bo teraz spiłam w kucyka, bo jakoś tak mi wygodniej. A pogoda jest dosyć ładna w ogóle, bo świeci trochę słoneczko, a tego mi ostatnio brakowało, więc stwierdzam, że dzisiejszy dzień będzie udany. Hi. Dobra, w dzisiejszym odcinku dowiemy się, kto będzie chodził na plecach. Nie dowiemy się. Nie, ej. Ile pieniędzy musi mi oddać każdy ekipowi? Ej, to ciasto wygląda przepięknie, przysięgam. Ej, ale co to zginąłeś? Ej, ale to nie ma na co ty, Magdy? Nie, Jesus Christ.